Jak wyglądają święta w metrze i tramwajach? Jak będzie się nazywać nowy tramwaj od Hyundai'a? A także ZTM realizuje prośby pasażerów oraz minęła już dekada Veturilla w Warszawie. O tym nie tylko 5 grudnia. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć tam Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Jak mi się podobało nowe intro? Jestem ciekawy Waszych opinii, ale zaczynamy od awarii w minut na stacjach metra, jak zawsze. Tutaj dużo się nie pozmieniało, bo awarie są na stacjach metro Ratusz Arsenał, Pole Mokotowskie, Rana Daszyńskiego i Stadion Narodowy. Ponadto modernizacje wind są na stacjach metro Ratusz Arsenał i Pole Mokotowskie. Także tak tam mniej więcej wygląda. No i idziemy dalej, bo święta, tak. Kolejny Wam tutaj nie będę się kurzać wyjątkowo, chociaż może będzie, jeśli będzie długie, to mniejsza z tym. Natomiast co jest ważne, to jest to, iż pociąg świąteczny metra już jest na torach. Już jeździ faktycznie, tutaj macie parę zdjęć, proszę bardzo. Ułatwię sobie w montażu, więc Wam pokażę na żywo. Mamy panią, która tutaj lewituje nam, jest w paru miejscach na żywo. Co my tu jeszcze mamy? No faktycznie jest. No i ten pociąg będzie kursować naprzemiennie na liniach M1 i M2 do 6 stycznia od 1 grudnia, czyli wyjątkowo tym razem jest wcześniej, bo zazwyczaj zaczynało się to jakoś, no z tego co pamiętam, to było 6 grudnia. Wtedy ruszały te pociągi, jeszcze czasami były z fetą. No ale tak to wygląda teraz, ale to byłoby na razie tyle z metra, bo mamy jeszcze te tramwaje. Tramwaje też szykują swój tramwaj świąteczny, stwierdziły, że skoro metro ma, to oni też mogą mieć pierwszy raz w tym roku. Jeszcze oficjalnych informacji na temat tego, gdzie będzie jeździć, na jakich liniach i jak go zobaczymy, to nie jest Hyundai, na co mówię, to jest tego co pamiętam jest Swing. Ale ładnie wygląda i czekamy na niego, aż niedługo się pojawi już na torach. Pewnie jutro wyruszy, bo jutro jest 6 grudnia, czyli Mikołajki. Ale o Mikołajkach za chwilę, bo na razie mamy tramwaje na Wilanów. Tak, są oferty, jest dużo ofert faktycznie tutaj. Wszystkie przekraczają budżet tramwajów na to, żeby faktycznie tramwaj do Wilanowa powstał, ale jeszcze przed nami aukcja elektroniczna, dzięki której faktycznie ceny zejdą dosyć dużo w dół. Najniższa teraz oferta kosztuje 945 milionów polskiego golda i pół, natomiast najdroższa to jest ponad 1 820 milionów polskiego golda, co jest naprawdę bardzo dużo. No i co ważne, ta inwestycja będzie już faktycznie powstawać, będzie budowana w latach 2022-2023. Więc chwilę jeszcze poczekamy na budowę, ale seria z tramwaju na Wilanów sądzę, że ruszy nie wiem kiedy, ale takim ogólnym opisem, co tu będzie się działo, to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tramwaj do Wilanowa dojedzie do Wilanowa. To jest jedyna moja nadzieja. Bo jest dosyć duże możliwości wariantowania. Ale z ważnych informacji to jest, tramwaje warszawskie też wybrały projektanta trasy na Kasprzaka. Chwila, możecie się zapytać. Przecież tramwaj na Kasprzaka będzie rozpoczyna się budowa jeszcze w tym miesiącu, czasem początkowy, ale jednak. To dlaczego dopiero teraz ten projektant został wybrany? Już Wam tłumaczę, ponieważ projektant, który faktycznie wcześniej to robił, zbankrutował. I aby dokończyć tam parę procent jego prac, została specjalna tutaj firma wyjęta, która zrobi tą trasę, ale to i tak podobno nie opóźni budowę tego tramwaju. Tutaj faktycznie będzie to nam tutaj powstawać przez najbliższy rok. Więc zobaczymy, w ogóle tutaj firma, która będzie budować to, jest bardzo zadowolona z tego powodu. Ja mam nadzieję, że też będę zadowolony z współpracy z nimi może. Chociaż akurat tramwaj na Kasprzaka, to tam dużo nie trzeba wchodzić na plac budowy. Wystarczy, że się polata nad nim, to nie jest zachodnia, gdzie trzeba wejść do budynków czy do przejścia podziemnego, gdzie na zachodniej najprawdopodobniej też niedługo się pojawi, tak swoją drogą. No i nazwy. Jak nowy tramwaj Hyundai ma się nazywać? Jest dużo nazw, mamy już akwarium, swinga, jazz, delfiny, parówki czy berlinki, ale jak będzie się nazywać ten? No, można głosować, z tego co widzę, do 13 grudnia. Okej, to nie jest jakoś długo, jeszcze muszę zagłosować. Ale na ten temat jeszcze postaram się zrobić film w tym tygodniu z specjalnymi informacjami na temat nazw, tylko Wam powiem w skrócie, że mamy nazwy.
jakie są aktualne. Spośród 2000 było jury, które wybrało. Ja to mówię, że nie jestem jakoś strasznie zachwycony tymi nazwami, no ale mniejsza z tym. I mamy nazwy Avant, Dryndai, bo wiecie, ten Hyundai bardzo ciekawy ma dźwięk dzwonka, co nie? Dalej mamy Warcolino, Syreniak i Fryderyk. Można głosować na stronie, link do niej macie w opisie, ale możecie się wstrzymać, bo jeszcze informacje dokładne na temat tego, co te konkretne nazwy znaczą, postaram się dla was znaleźć w specjalnym materiale. Na temat tych, że nazw, bo tak samo zrobiliśmy z Metrem i tak samo zrobimy tutaj. W końcu, mniejsza z tym, nagrywam przed 21, więc mogę wam pokazać, jak działa strona WKD. Proszę bardzo, możemy sobie najechać i zobaczyć, gdzie w danym miejscu jest jakiś pociąg WKD. Mamy nawet jego numer. Możemy też zobaczyć sobie w kierunku Warszawy, że jest ich też trochę. Także jak widzicie, można po prostu zaobserwować sobie, gdzie w danym miejscu jest pociąg, który jak widzimy też jeden jest na Milanówku. Więc to jest według mnie bardzo pozytywna sprawa, gdzie moje WKD, albo gdzie ku jest moje WKD, no jak to woli. Dobrze, ZTM też ma swoje tutaj zmiany i nowości, a mianowicie największa elektroładowarka, elektromobilna stacja ładowania. Taka mobilna, przecież jej nie przeniesiemy. Ale jest, na Nowej Pętli w Wilanowie jest tam faktycznie tego trochę. To jest największa, bo jest tam aż 6 nowych ładowarek, wszystkie mogą ładować. Autobusy, chciałem powiedzieć, że Bambaje, ale Bambaje to zawsze są elektryczne i nie trzeba ich ładować. No i będą one obsługiwać tutaj linie 116, 180 i E2. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda i może tam padnę, żeby zrobić jakieś przebitki i poglądać w ogóle, bo te ładowarki ciekawe wyglądają i autobusy muszą się dokładnie w danym miejscu zatrzymać. To zawsze jest dosyć oddychane. I coś widziałem, że jakby to byli przygotowania na cmentarzu polskim też. Jakiś ładowarek. Nie obraziłbym się, jakby tutaj jakieś linie w tym rejonie jeździły, bo tam czasami wpadam. Dobrze, no i co tu jeszcze mamy? Znajdziesz miejsce po kolorze, czyli no tu bardziej od ZDM-u informacja, ale to jest w ramach parku Jedź. Metro Stokłosy i Ursus Niedźwiadek są już na różnych kolorach, czyli tutaj poszczególnie na danym poziomie mamy odpowiednie kolorki, jak możecie zaobserwować teraz na zdjęciach. Tak wygląda tutaj jeden z poziomów, faktycznie widzicie, to jest chyba z tego co mi się wydaje poziom A, czyli poziom 0, czyli najniżej i po prostu od poszczególne poziomy mają na wszystkich parkingach parku Jedź dane kolory i malowanie. Według mnie to bardzo dobry sposób, aby mniej szukać swojego pojazdu, którego się zazwyczaj gubi. Znam parę osób, które faktycznie potrafi zgubić samochód w każdym miejscu, więc to na pewno będzie dosyć duże ułatwienie. Czy byliście grzeczni w tym roku? Bo warszawski transport publiczny ma dla was prezenty, jeśli tak. Jeśli nie, to nie. Oczywiście tego raczej nie sprawdzą, ale można wygrać bilet 30-dniowy, kartę warszawiaka. Jeśli chcecie więcej na ten temat wiedzieć, macie link do niego w opisie. Faktycznie jest taki konkurs. Ale to nie tyle, bo o niej jeszcze bardziej wychodzą, jeżeli mało byłoby tego, że faktycznie to będą ładowarki elektryczne. Że będzie teraz więcej konkursów, to jeszcze, jakby było tego mało wszystkiego, słuchają nas i naszych próśb. A konkretniej drobne zmiany w rozkładach już od tego weekendu rozpoczęły się i możemy zobaczyć na liniach 145, 516, znaczy na 516 nie, ale na 145, 166, 192 i 190 i tam 124 i 173. Te linie mają lekko poprawione rozkłady jazdy, zmienione kierunki, dodatkowe kursy. Wszystko to, o co mieszkańcy prosili. Według mnie takie dobre jest tutaj zgranie, tym bardziej, że tutaj część z tych zmian to po prostu jest zgranie jednych, których linii autobusowych z innymi liniami autobusowymi w danych terenach Warszawy. To jest według mnie bardzo pozytywna zmiana. Chociaż żadna ta linia, szczególnie z tych, mnie nie dotyczy, bo 516 to rzadko korzystam, a teraz to Winnica to już otworzyli ten tramwaj, więc... No cóż, no i tak jak mówiłem, jutro konkretnie pewnie dla was częściej to już jest dzisiaj, czyli są Mikołajki. Linia M, Mikołajkowa, już będzie kursować właśnie tego dnia. Na stałej trasie, się tak jak linia T, czy wszelkiego rodzaju parady, zawsze tak samo jadę, więc nawet nie będę wam mówić. Będą zabytkować tramwaje, będzie można tam poglądać sobie, no i co, no zobaczyć jak to wszystko wygląda. Staram się i staram, żeby te mniejsze z tym było szybsze, ale niestety przed nami dosyć duży materiał, a konkretniej dekada z Veturillo. Na wstępie chciałbym faktycznie powiedzieć, że skończył się kolejny sezon, bo sezony Veturillo się kończą pod koniec roku. Ja nie jechałem w tym sezonie, raz jechałem w tym sezonie, na początku.
to nie było nawet chyba z tego co pamiętam moje konto albo moje drugie konto, ponieważ do dnia dzisiejszego moje stare konto nie zostało przez Zwykwidlo jeszcze zmienione na ten nowy system. Nad czym bardzo ubolewam, bo chciałbym normalnie jeździć na Zwykwidlo czasami, kiedy no, po prostu nie mam jak inaczej jeździć. No niestety nic się nie zmieniło, cały czas nie mam swojego konta, jeszcze będę musiał do nich przyzwonić, bo to trochę zbyt długo idzie, bym powiedział. Ale mniejsza z tym, jak wyglądał sezon? Pomimo tych dużych problemów, i tak dosyć dużo osób faktycznie jeździło nawet Twiddle. Bo konkretnie było, z tego co pamiętam, jeśli dobrze zobaczę, tutaj aż 3 miliony razy było wypożyczone. 1 kwietnia był dniem rekordowym, bo wtedy aż 22 963 dolary zostały wypożyczone. W sensie, może nie konkretnie aż tyle dolarów mamy, ale tyle razy zostały wypożyczone. No i parę informacji, jeszcze takich ciekawostek. No to jest tak, najpopularniejsze trasy były oczywiście pomiędzy miejscami, gdzie są studenci. Czyli mamy tutaj UW, Aleja Niepodległości, czy SGGW, Metro Ursynów i w drugą stronę. Jakby ja już jestem przekonany, znaczy SGGW nie sądziłem, że aż tak dużo osób z Wetwillo korzysta, ale UW zawsze wygrywa w tych rankingach, także no cóż. No i mamy jeszcze tutaj parę innych stacji. Najpopularniejsze stacje, liczba wypożyczeń, czyli wyjęcie rowerów, to jest oczywiście, Metro Centrum Nauki Kopernik, 35 744 takie wypożyczenia. Centrum Handlowe Arkadia, Aleja Niepodległości, Rondo ONZ, Aleja Niepodległości. Ponownie, znaczy Aleja Jana Pawła II. Najpopularniejsze stacje zwrotów to jest oczywiście Metro CNK, Centrum Handlowe Arkadia, Aleja Niepodległości i tu mamy z nowości Prymasy Tysiąclecia oraz Rondo ONZ. No i mamy jeszcze tutaj informacje na temat najpopularniejszych dni. Najpopularniejszy był 11 kwietnia, tak jak mówiłem. Kolejny dzień to 9 maja, to jest 22 tysiące wypożyczeń. 3 czerwca, 6 czerwca i 16 czerwca. Nie wiem, co się działo w te dni, że aż tak dużo osób skorzystało z rowerów, ale jestem w sumie ciekawy, może jakieś awarie wielkie autobusów czy metra. Jeśli chcecie więcej na temat poczytać, zapraszam do linku w opisie, już to jest chyba trzeci link w tym opisie. I wykarcie, ale tu jest dużo informacji, między innymi jeszcze jedna ciekawostka to jest to, iż przeciętny przejazd rowerem w tym roku to było 28 minut, czyli całkiem dużo i więcej niż standardowe, darmowe 20 minut, czyli złotówkę trzeba było już zapłacić. I z rowerów skorzystało w tym roku ponad 132 tysiące osób. Todi ja też, ale tylko raz, bo nadal czekałem na swoje konto i czekam. Nowe oprawy w kolejnych 7 tunelach i pod wiaduktami. No i tak, o ile co do tego, że faktycznie ZDM leduje, to jesteśmy wszyscy pewni w mniejsze z tym, to nie wiem, czemu oni to robią w tych miejscach takich, właśnie tutaj mamy zdjęcie. Zdjęcie jest bezpośrednio w przykładzie, możecie zobaczyć. To jest tutaj rejon ulicy Wolskiej i co mi się nie podoba w tym, że oni faktycznie robili tutaj te oprawy. W sumie wszystko ładnie, pięknie i tak dalej, ale tutaj będzie tramwaj za parę miesięcy. I tą ulicę stąd wykorzeniają. Tu nie będzie samochodów, tu nie będzie ulicy. Tu będzie torowisko tramwajowe. I nie wiem, czy tramwaje będą potrzebowały aż takiego oświetlenia, czy trochę inaczej. Nie wiem, nie znam się, ZDM oświetlcie mnie. Ale nie wiem, czy to było niezbędne. Teraz chwilę przed przebudową tego rejonu, bo też możliwe, że tutaj jakieś zmiany większe będą na wiaduktach. I ogólnie tu wszystko będzie się jeszcze zmieniać. Dobrze, kolejne informacje to jest nowe zasady korzystania z hulajnóg, czyli e-hulajnogi i operatorzy zostali zrzeszeni do tego, że będą w odpowiedni sposób kontrolować swoich użytkowników. Po pierwsze, najważniejsze, hulajnogi możemy parkować na miejscach rowerowych, czyli tam gdzie są stojaki dla rowerów możemy parkować hulajnogi, a gdzie, gdzie popadnie. A jeśli nie ma takich miejsc, to wtedy parkujemy je na chodniku obok krawędzi z jezdnią. Oczywiście nie tak, żeby wpadły na jezdnię, ale nie też tak, żeby były obok budynków i przeszkadzały osobom niedowidomym. Także to jest pierwsza zmiana. No i oczywiście też są zmiany prędkości. Normalnie 24 na godzinę można jeździć na wypożyczalniach. Natomiast w konkretnych miejscach, jak na Starówce, czy na Chmielnej, kiedy są to deptaki, to tam będzie ograniczenie do 12 na godzinę. No według mnie ograniczenie takie tam, gdzie jest dużo ludzi, a tam jest dużo ludzi, jest dobre. Także tutaj się z nimi zgadzam. No i są strefy wyłączone z użytku, jak centralna część Starego Miasta i inne miejsca, jak na przykład Łazienki Żydowskie, czy Ogród Ktasiński, który faktycznie według mnie jest dobrym miejscem, bo tam się nie powinno jeździć. Po Starówce to się wywalimy prędzej, chociaż są takie, którymi da się jeździć, ale nie z wypożyczalni.
A natomiast co do łazienek i tutaj parku, no to faktycznie to jest dobre podejście, bo tam nie powinno być takich. Tam do bedem nie wolno wejść. Więc na takich urządzeniach też nie powinno być możliwości. I tutaj jakoś to będzie wyłączone z użytku. No i będzie niedługo też kampania informacyjna, co powinno faktycznie mieć miejsce. Wobec tego osoby, które nie oglądają, mniejsza z tym, nie będą nic na ten temat wiedzieć. Więc byłoby bardzo smutno. Dobrze, wydok na napaść na naszego kontrolera, czyli ZDM. Jest to 300 godzin prac społecznych, jak zawsze ZDM od początku do końca kontroluje i pilnuje, aby taka sprawa nie umknęła takiej osobie. Bardzo się cieszymy. Kolejna informacja to jest Ptak Królewski. Jest już ozdobiony świątecznie i jest to też świąteczny deptak. W każdy weekend grudnia będzie faktycznie deptakiem, czyli tylko piesi, no i hulajnogi i inne tam pojazdy. Uto, rowery poniekąd też. Będą mogły tam jeździć, natomiast w okresie takim jak na przykład, mogę wam konkretnie powiedzieć, od 24 grudnia do 9 stycznia będzie cały czas wyłączony z użytku dla autobusów i innych pojazdów spalinowych czy elektrycznych. Także to będzie dosyć ciekawie i jak zawsze co roku właściwie można pokorzystać z tych dekoracji. Bardzo mnie to cieszy. No i choinka już się świeci, tak, żeby nie było. Kolejne informacje, czyli przekładka na Sokratesa, tam została zmieniona ulica, ruch, druga jezdnia. Może z Sykutem się tam pojawimy, bo trochę już faktycznie można zobaczyć zmian prac. Z tym, że my z Sykutem moglibyśmy się pojawiać w tu. Ale teraz w każdy weekend wyjeżdżam z Warszawy. I to tak dosyć solidnie, raz jadę do Gdyni, raz jadę do Krakowa. Także chętnie bym nagrywał więcej filmów i z innych rejonów, ale po prostu nie mam czasu. A w tygodniu jedyny dzień, kiedy w teorii mogę coś nagrywać, to jest środa. Także w dużym skrócie będzie ciężko z nowymi odcinkami. Naprawdę będzie ciężko. Ale postaram się, żeby coś było jeszcze w grudniu. Znaczy będzie, tylko może będzie trochę inaczej robione. No i tutaj są zmiany, oczywiście autobusy jeżdżą inaczej, no i tak to mniej więcej wygląda. Kolejna informacja, to już jest z innych informacji, to jest Muzeum Fabryki Norblin, zostało otwarte dla zwiedzających, możemy je przyjść, pozwiedzać. No i właśnie w ten weekend, który się kończy, można było przyjść na rozpoczęcie tego. No jestem ciekawy, ja sam bardzo chętnie przyjdę, bo jestem ciekawy, jak może wyglądać nowe muzeum. Ono jest faktycznie bardzo nowe, no bo zostało właśnie otwarte. A takich nowych muzeów w Warszawie nie mamy jakoś też bardzo dużo. Nowe stadium z trybunami, halą sportową, centrum wsparcia sportu, placem miejskim z fontanną i kawiarniami. To wszystko nowy stadion Polonii, a konkretnie ośrodek Polonia. No zostały podpisane przez naszego prezydenta Warszawy umowa na projekt tego obiektu. Później będzie budowa. Czekamy niezmiennie, aż faktycznie ten kompleks zostanie odświeżony i wyremontowany i będzie wyglądać po nowemu. Aż chętnie tam przyjadę. Z ciekawością. Tak. POW ma pozwolenie od strażaku. Już 22 grudnia będziemy mogli w teorii przejechać tunelem pod Ucynowem. Czy to naprawdę się dzieje naprawdę? No nie wiem. Ale niby tak jest. Oczywiście data 22 grudnia jest nieoficjalna, ale prawdopodobnie taka faktycznie będzie. I jeśli to się wszystko sprawdzi, to będziemy mieli rewolucję na warszawskich drogach. Bo to bardzo odciąży trasę Krakowską. I nie tylko. I też czekamy, aż ZTM powie, jaka linia autobusowa będzie jeździć przez ten most południowy i na tej trasie. Bo też jestem bardzo ciekawy. Także niedługo będziemy wiedzieć na ten temat więcej i na temat tego, jak będą wyglądać ścieżki rowerowe, a konkretnie ich łączenie bezpośrednio na górze i jak będzie wyglądać park nad Powem. Także to jest wszystkie informacje. No i lodowiska zaczynają się już otwierać na zwiedzających. Pod Sydenką czy w innych rejonach, faktycznie pod Sydenką na Śródmieście. Zaczynają być już otwarte, na okres zimowy można sobie pojeździć. Ja nie lubię jeździć na łyżwach, więc to mnie nie dotyczy. No i jeszcze ciekawostka, 6 grudnia, to są Mikołajki oczywiście. Ja wszystkim wam składam serdeczne życzenia, jak najlepszych prezentów na Mikołajki. No jakichś tam małych na razie, żeby były większe na święta faktycznie. Ja prezenty dla wspierających już zaczynam przygotowywać, także faktycznie te 8 osób, które tam aktualnie wspiera, będzie mogło coś uzyskać, ale to raczej na przełomie grudnia i stycznia będą oferty, to jeszcze wspierający dostaną informacje i wy też pewnie, natomiast jest też prezent, który na was czeka właśnie 6 grudnia.
To nie jest lokowanie produktu, ale chciałem po prostu wam powiedzieć, że w lodzianie na Grycen, jak co roku, zarówno w Dzień Dziecka, jak i Mikołajki, lody i rurki z wybitą śmietaną zawsze były po złotówce. W tym roku sądzę, że raczej tak samo będzie. No i co? Ja będę tam długo siedzieć. A ostatnio nawet dostaliśmy od nich takie pewnego rodzaju gifty właśnie pierwszego dnia. I za rok... I w przyszłym roku w Dzień Dziecka możecie się spodziewać dosyć ciekawego maratonu. Ale to jeszcze zobaczycie. No i na koniec sondaże. Sondaże mniejsze z tym, czyli po pierwsze. Czy jechaliście nawet do Lidla w tym roku? Na 160 głosów większość z was stwierdziło, iż nie, bo aż 79% z was nie jechało. Dalej możemy zaobserwować, iż większość z was woli odcinki z metra z moim głosem, bo to jest aż 73% głosów. No i... Osoby, które wywalały bez głosu mojego, tylko z samą muzyczką, to jest 11%, raz z głosem, raz bez, to jest 10%, a nie ma to znaczenia 7%. Także będą z głosem. Te jeszcze dwa odcinki, czy trzy z metro Konatowicza, zacisze i obiekty techniczne. Także możecie się spodziewać. No i na koniec sondaż dosyć ciekawy, czyli na 356 głosów mamy sondaż, jak według was powinien się nazywać nowy tramwaj. W komentarzach jest dużo ciekawych nazw. Ale o tym będę mówić w kolejnym mniejszostnym, bo do tego sondażu będę jeszcze wracać, bo jest ciekawy. Czyli jak według was powinien się nazywać tramwaj Hyundai? No i tak, większość z was stwierdziło oczywiście, że to będzie Varsolinio, czyli 38%. Mało to dochodzi do faktycznie tego, że to jest Hyundai i skąd ono przychodzi. No ale jest Warszawa, więc no w teorii. Dalej mamy 24% na Dryndaj, bo ten tramwaj Drynda, nie? No i kolejno jest Fryderyk 19%, Syreniak 17% i Avant 8%. Domyślam się, że Avant jest najciekawszą i najlepszą opcją, jeżeli chodzi o znaczenie, ale mało kto o tym wie. Ale więcej na ten temat, tak jak mówiłem, specjalnym materiałem. To było na tyle z tego mniejsza z tym. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów z mojego kanału i nie tylko, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek, a was jest tutaj coraz więcej, już jest chyba prawie 3,5 tysiąca, a przynajmniej za chwilę będzie tyle, więc za to wam też bardzo dziękuję. I w teorii bym zrobił specjal jakiś niedługo, ale niedługo będę w Krakowie i zamierzam zrobić tam jakiś chyba z jeden film albo dwa. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Pod koniec tygodnia może się pojawimy na zachodniej, bezpośrednio na peronie 6 i nie tylko. Cześć!